Od dziś możesz nabyć fizyczne wydanie dzienników z Wiochy Ponurej na portalu Ridero. Połowa zysku zasili akcje charytatywne, o czym będziemy informować na moim kanale. Więcej szczegółów w opisie pod filmem oraz w przypiętym komentarzu. Zachęcam do wsparcia naszej małej akcji wydawniczej i pozdrawiam z Wiochy Ponurej. Karol Wasylik Dziwne to czasy... Że chociaż świadków ponad miarę, nikt nie daje wiary w sprawy, które przecież dla nas, ludzi ze wsi, zdawałoby się całkiem blisko cywilizacji, są chlebem powszednim. Jak to nasz stary szeptucha mówi, do miasta to to nie ciągnie, bo tam i ludzie mało widzą, a jak już widzą, to i tak nie wierzą. No, i pałęta się to to u nas po wiochach, robi sobie co chce, a wierzyć nikt nie uwierzy, tylko my co się z tym cholerstwem użerać musimy. Naprawdę, lepiej nikt chyba tego nie ujmie. Zaczyna się nowy rok, a strach myślać, co będzie dalej. Ludzie się boją gadać, żeby ich do czubków nie wysłali. Tragedia goni tragedię. Trzeba się było wyprowadzić już parę lat temu. Tylko żal było tego wszystkiego zostawiać. Stało się. Syn sąsiadów za długo się zasiedział z kolegami i nocnym autobusem wracał z miasta niedaleko. Ojciec go widział już na przystanku jak był a w oddali gwisty. Stary tylko zaczął szlochać. Musieli go ze starszym synem i matką do domu zaciągać. Gwizdun już chłopaka zwęszył i koniec. Rano, jak piłem kawę, chłopca na polu widziałem, wyje i łazi w kółko. Policja nie przyjeżdża, bo i nie ma po co. Już po chłopcu. Lekarza nie ma i nie było we wsi nigdy. Zresztą i tak nic by nie pomógł. Bo wiecie, co najgorsze jest? Że nawet jakby ktoś do nas zawitał z miasta, albo i telewizja by przyjechała, to nic nie zobaczą. Chore jakieś moce działają tu u nas, że tylko mieszkańcy niektóre rzeczy widzą i słyszą. Obcy tylko mówią, że zła atmosfera jakaś u nas jest i dalej, że za żadne skarby by się na taką zabitą dechami wiochę nie wprowadzili. No to teraz palę papierosa i patrzę jak chłopak łazi. Szkoda dzieciaka, piętnaście lat ledwie skończył. Tak już jest u nas. Już nikt nie płacze i nie lamentuje. Rodzina szybko po takich sprawach dochodzi do siebie. Stary jego płakał jeszcze z rana, potem splunął tylko i powiedział, że się jeszcze kiedyś dowie, jak to cholerstwo załatwić. Chłopakowi symboliczny nagrobek postawili już na cmentarzyku przy kościele. Będzie łaził jeszcze dwa, może trzy dni, kto wie. Młody był to może i więcej wytrzyma. Aż padnie trupem. Ciało się wtedy zakopie i sprawa skończona. Padł ten chłopak od Gwizduna. Ludzie zanieśli ciało na cmentarz. Wszyscy byliśmy bardzo smutni, ale nikt nie zapłakał. Ojciec chłopaka zaciskał pięści z nieobecnym wzrokiem. Gwizduna już nie ma, chyba. Całe szczęście nikt nie słyszał gwizdania. I już powoli zaczynają z domów wychodzić po zmroku. Luty idzie, i znowu zaczniemy się wszyscy gubić po drogach leśnych i do innych miejsc trafiać. Standardowo ludzie zaczynają szykować puste łóżka dla tych, co późną nocą pod ich dom trafią. Tak się właśnie dziwnie dzieje na przełomie lutego i marca rokrocznie. Dziwne się robią znajome ścieżki. Czasami ludzie potrafią wyjść z psem za dom na ścieżkę, a wracając są parę kilometrów dalej, w pobliskiej wiosce. Wszyscy już do tego przywykliśmy i wcale nam to nie przeszkadza. Ot, kolejna okazja, by nowych ludzi poznać i trochę wspólnie wypić. Strach tylko czasami, że gdzieś w las kogoś wyniesie daleko. Na szczęście nigdy tak jeszcze nie było. Droga zawsze kończy się przed czyimś domem. Stary szeptucha stwierdził kiedyś, że to muszą być jakieś drogi na skróty dla tego całego cholerstwa, co nas nęka. Cóż, póki co akurat luty i marzec zawsze był spokojny, może wtedy śpią te wszystkie istoty. Zaczyna być zimno. Jak na złość rosną ceny w sklepach i wszędzie indziej. Dzisiaj zaczęliśmy rozmawiać pod sklepem z chłopakami. Jakoś temat zszedł na bezpańskie dziecko, co tego w poprzednim roku już u nas nie było. Zazwyczaj na lato przychodzi tu taki umorusany dzieciak, co na pierwszy rzut oka litość wzbudza. Chodzi po ulicach i pyta, czyby mu coś do jedzenia nie dali, i czyby ktoś mu poszedł pomóc w domu nagrzać, bo sam mieszka bez rodziny. Wygląda całkiem normalnie, ale jakąś taką złą aurę roztacza. Kilka razy już co milszy człowiek z wioski poszedł mu pomagać, to już nie wracał. Różne rzeczy ludzie mówią, co się z takim dzieje. Najlepiej nie zwracać uwagi na chłopaka. Zresztą trudne to nie jest. Zaraz jak zobaczy, że ktoś nie reaguje na jego prośby, to do innego leci. Trochę to straszne, że nawet z chęcią pomocy trzeba być u nas ostrożnym. Pies mi dzisiaj uciekł na pola, za jakimiś sarnami poleciał. Poszedłem go szukać, ale jak zobaczyłem czarne kwiaty po drodze, zaraz do domu wróciłem. Jeśli pobiegł za tym smrodem, co z lasu się dobywa, tam gdzie czarnokrzew rośnie, to już po psiaku. Szkoda mi strasznie, bo kochany był, nieraz mnie przed dziadostwem jakimś wyratował. Czarnokrzew śmierdzi okropnie. Na szczęście tylko dwa razy w roku kwitnie, na luty i na lipiec. Taka to dziwna roślina. Nie ma co psa szukać. Nie on pierwszy na ten smród poleciał do lasu, nie ostatni pewnie. Kiedyś ponoć dzieciaki też ciągało do tego smrodu, bo ciekawe były, co tam jest. Też już nie wracały. Jak się do krzewu podejdzie, to już się tam zostaje. Zdaje się, że jakieś opary to cholerstwo wydziela, otumania strasznie, potem już się nie da odejść. Porastają wtedy i ludzie, i zwierzęta ciemną naroślą, jakby pleśnią jakąś, i w glebę wsiąkają po kilku tygodniach. Psa mimo wszystko szkoda. Kochana żona mówi, że bardzo jej się płakać chce za psiną. Ale żebym nie łaził i nie szukał, bo za mną bardziej będzie płakać, jak na czarnokrzew pójdę. Święta ta moja kobieta jest. Żona zadzwoniła, że nie będzie jej na noc. Wracała z zakupów i wylądowała u pani Stasi z wioski piętnaście kilometrów od nas. Zaczyna się coroczne mieszanie dróg. Potrwa jak zawsze do marca. Mówiła, że pani Stasia upiekła ciasto i że popijają wino. Wygląda na to, że dzisiaj sam będę, filmy oglądał. Ciekawe kto jeszcze dzisiaj wpadł w zmieszane ścieżki. Może u mnie też ktoś dzisiaj wyląduje. Dzisiaj rano chłopa w polu znaleźli martwego. Przyjechała policja i bada sprawę. Podejrzenia oczywiście o morderstwo, lub też śmierć z wychłodzenia po pijackiej nocy. My swoje wiemy. Gość od roku wiedział, co się święci, odkąd z żoną kostucha widzieli na spacerze. Zazwyczaj nic się wtedy nie dzieje, ale jak ci taki palcem pomacha, to jakby cię zapraszał. Pewność możesz mieć, że za rok dokładnie tego samego dnia przed północą zginiesz. Nie ma rady na to żadnej. Najlepiej z domu nie wychodzić, ale jak można tak żyć, żeby w ogóle z chałupy nie wyjść w obawie przed śmiercią, to zwariować można całkiem już od tego. Zebranie będzie w kościele: co radzić na ten rok, żeby się już złego więcej nie działo? Gdzie zadość uczynić tradycji, gdzie ofiarę złożyć i kogo prosić? Ludzie dosyć już mają, chcą żyć w spokoju. Śmierć kościelnego pchnęła wszystkich do kroków ostatecznych. Przecież coś musi być możliwe do zrobienia. Starzy ludzie z wiosek zaczęli szukać w notesach po dziadkach i rodzicach jakichś wskazówek. Informacje zaczęli zbierać, czy kiedyś coś lepiej bywało. Może jaki rytuał odprawiano. Antoniego zwycięstwo nad gwizdunem wlało nadzieję w serca ludzi. Sam wierzyć zaczynam, że coś działamy. Głowy na kijach. Kostuch, czarnokrzew, wyjce i pełzaki. Nawet czarty srające w ogrodach ludzie by znieśli, żeby tylko to co najgorsze, co uśmierca i ludzi w otchłań szaleństwa popycha zniknęło. Wtedy by się dało żyć jakoś u nas. Dziwnie, bo dziwnie, ale by się dało. Będziemy radzić do rana. Wspólnie, jak rodzina. W tej nawiedzonej, zasranej wiosce... Każdy każdemu, bratem i siostrą. Już o piątej wstał sąsiad mój z lewej strony. Słyszałem donośne KURWA i już wiedziałem, że nie tylko ja w złym nastroju dzisiaj będę. Jakoś przed czwartą mnie zbudził ni to ryk, ni to skrzek. Jako, że już wcześniej parę razy podobny dźwięk słyszałem, od razu się zorientowałem co tak ryczy. Purpurowy kogut. Raz na jakiś czas do nas zawita i wyje z rana, a tym wyciem w jakiś mroczny sposób złość w mężczyznach wyzwala straszną. Na kobiety to nie działa, nie wiem czemu. Wstałem tak wkurwiony, jakby mi ktoś matkę zwezywał, jakby mnie najlepszy przyjaciel w dupę kopnął, jakby mnie żon kochana z całą wsią zdradziła tej jednej nocy. Zaparzyłem kawę, tak gorącą, że z tego wkurwienia kurwienia kubkiem w ścianę rzuciłem. Poszedłem na podwórko. Zobaczyłem, że sąsiad spuszcza szambo na pobliski nieużytek rolny. Podszedłem bliżej i powiedziałem mu w dosadnych słowach, co ja o tym myślę. On natomiast odpowiedział: zajmij się kurwa swoimi sprawami, bo jak ci przypierdolę, to ciężonka nie pozna. Nie pozostałem dłużny i przypieprzyłem mu w biegu w ten głupi łeb. Jako, że kawał z niego chłopa nic się nie przejął, i zaczęliśmy się regularnie bić. Wyleciała skądś jego żona, moja tak samo zaraz po niej przyleciała. Za cholerę nas rozdzielić nie mogły. Tłukliśmy się jak w transie, aż nagle przejmujący gorąc poczułem. Skóra parzyć mnie zaczęła na plecach. Sąsiad to samo chyba poczuł, bo zaraz jak i ja odpuścił sobie bitkę i zaczął się wić obok na ziemi. Zobaczyłem, że żona moja z czajnikiem parującym jeszcze na zimnie stoi. Kochana kobieta, żeby nas rozdzielić, wrzątkiem nas polała. Żona natomiast sąsiada przybiegła z motyką i naraz zaczęła porówno i męża i mnie okładać rzeczonym przedmiotem. Jak już się upewniły, że potulniejsi jesteśmy, żona moja zapytała, o co awantura cała. Zgodnie z prawdą powiedziałem, że chuj ten tu spuszcza. Żona moja natomiast słusznie stwierdziła, że niedalej jak dwa dni temu sam tu szambo spuszczałem. Wtedy to moją argumentację dalszą szlak trafił. Oprzytomniałem zaraz i zacząłem się zastanawiać, gdzie się cała chwilę jeszcze temu obecna złość podziała. Sąsiad chyba takie same przemyślenia poczynił. Żona jego wspomniała, że ryki, czy też krzyki z rana słyszała z pola. W tej samej chwili obie stwierdziły. Purpurowy kogut. Staliśmy więc sąsiadem poobijani, poparzeni i całkiem we wstydzie za chwilowy brak rozumu. Cóż, swój chłop z tego sąsiada. Podaliśmy sobie rękę, wspólnie stwierdzając, że gdyby nie to purpurowe cholerstwo, nigdy by do podobnej sytuacji nie doszło. Wieczorem wpadają z żoną na kiełbasę i wódkę. Dobrze mieć takich miłych sąsiadów, co w zimowe wieczory. Towarzystwa dotrzymają. Kacperek od rolników przeszukał kilka stron, przetrzepał Facebooka, podpytał na forach internetowych o okultyzmie i znalazł jakiś ślad zagajowej, co to półcyganką jest, i dalej się przepowiedniami para, a jamulety na szczęście w internecie sprzedaje. Umówił się z nią na spotkanie. Przejazdem będzie w większym mieście niedaleko pojutrze. Wyłożył jej w czym rzecz. Potwierdziła, że Kristina Zagajowa była jej rodziną, aczkolwiek niewiele o niej pamięta. Z chęcią jednak grup obejrzy, sprawdzi, co u nas się dzieje i czy jakoś zaradzić może. Teraz pozostaje mieć nadzieję, że talent u nich rodzinny jest do wszelakiej walki z cholerstwem nieziemskim. W całej wsi aż huczy odgdybań, co to się dziać będzie. Po tym jak bajala z lasu przyszedł do nas i pod kościołem obwieścił, że jak tacy mądrzy jesteśmy, żeby sobie na pomoc obcych sprowadzać, to on ostatecznie resztki sumienia porzuca. Powiedział, że od teraz już nic go nasze sprawy nie obchodzą, jakby kiedyś niby obchodziły, i że będzie gorzej jeno przez naszą pychę. Potem przeraźliwie się śmiać zaczął. Ludzie z domów obserwowali całe zajście. Mówili, że potem jak skończył się śmiać, w ziemię natychmiast się zapadł. Będą problemy. Już po północy było, kiedy w całej wiosce prąd wysiadł. Zwierzęta wyć zaczęły, a z nieba deszcz runął. Ciemno było, a jednak na niebie olbrzymie zarysy chmur jakichś złowrogich, gołym okiem było widać. Wszystko zaczęło falować potwornie, jakby cała wieś się nagle na morzu w sztormie znalazła. Zaczęło się od talerzy i kubków, potem świece i inne przedmioty zaczęły z półek spadać. Równowagę tracili wszyscy, jakby grunt się to w lewo, to w prawo osuwał żona moja kochana w łóżku została kiedy ja chybocząc się poszedłem mimo strasznej pogody na dwór zobaczyć co się tu u licha tym razem dzieje nie ja jeden wpadłem na ten pomysł widocznie kilku nas się w męskim gronie zebrało pod blaszakiem u sąsiada coraz mocniej wibrowała ziemia i deszcze zacinał zwierzęcy ryk stawał się oszałamiający chmury zaczęły burzowo grzmieć Wtedy to pan Antoni pobladł i na lasy i pola wokół wioski ręką powiódł. Ciemność rozogniały wśród drzew i pól żółte ślepia, kształty przedziwne, jakby majaki. Wirowały i zmieniały kształt, a może miejscami się tylko zamieniały ze sobą. Zgrozę straszną i niemoc wszyscy odczuliśmy. Powoli z tego całego ryku, grzmotów i syku deszczu. Zaczęliśmy słyszeć mantrę jakąś. Nie umiem opisać jak brzmiała. Starczy powiedzieć, że gardłowe dźwięki i pogwizdywania w rytm jakiś niestworzony się układały. Wzmógł się jeszcze bardziej wiatr. Coraz głośniejsza mantra wokół pulsowała, zmieniając wszystko wokół w jedno wielkie, chore przedstawienie. Wreszcie wyłonił się bajala z ziemi przy kościele. Głosem, co przebijał cały chaos dookoła, stwierdził, że od dzisiaj tak ta wioska wyglądać będzie, jak on sobie zażyczy. Zapytał tylko przez śmiech, gdzie ta nasza wielka pomoc obca. Jak na zawołanie wybiegła młoda Zagajowa, od Wiktora z domu w samej bieliźnie tylko. A i to nie do końca dobrze założonej widać, że w pośpiechu. Wrzasnęła, tak, że wszystko wokół ucichło, jakby ktoś ostrzem uciął. Zwierzęta zamilkły, deszcz przestał padać, wiatr dmuchać, a wszystkie ślepia z lasów i pól na nią spojrzały. Kiedy upewniła się, że dobrze ją słychać, wydała z siebie kolejny wrzask, tym razem już artykułowany. Wypierdalać mi stąd, ale już! Tak właśnie krzyknęła. I w moment po tej właśnie gorącej prośbie w popłochu zaczęły znikać oczy w lasach, chmury się rozeszły, jakby bardzo się gdzie indziej spieszyły, a Bajala na ziemię padł jak długi, w błocie twarzą lądując. Gdzie kurwa zabierać tego dziada ze sobą? Dodała jeszcze głośno młoda zagajowa, a moment później Bajala w ziemię wsiąku, jak woda. Wyjęła dziewczyna papierosa z paczki, rozejrzała się, widząc nas skulonych pod blaszakiem, zapytała już grzecznie, czy mamy może ogniem poratować, bo z tego wszystkiego tylko paczkę papierosów z domu wziąć zdążyła. Podszedłem i poratowałem ogniem dziewczynę. Przez to całe zajście twarz chyba miałem jakąś przestraszoną, bo zaraz wypaliła. Ja przepraszam za te krzyki nocne. Ale jak żyje takiego fajnego chłopaka, jak ten Wiktor, nie spotkałam. Jak się tylko zaczęło romantycznie robić, to mi się wpierdala taki dziadyga między wódka a zakąskę i wszystko psuje. To się strasznie zdenerwowałam. Przytaknąłem tylko, chwilę w zamyśleniu milczałem, a potem odparłem, że i ja bym się strasznie wkurwił, jakby mi ktoś przerwał i z zżonał. Życzyłem przyjemnej i spokojnej nocy... I wróciłem do sąsiadów. Zapaliliśmy też po jednym i wróciliśmy wszyscy do swoich domów. Żonie krótko przebieg spraw opowiedziałem, po czym stwierdzając, że i tak już nie będziemy spali, poszliśmy przykładem młodej zagajowej i Wiktora do sypialni, żeby miło czas spędzić. Zaczyna się kwiecień, i wszyscy jakimś takim pozytywnym duchem wypełnieni. Nasza nowa sąsiadka zagajowa póki co wszystkie cholerstwa w szachu zdaje się trzymać. Nic bliżej niż pod las się nie zapuszcza. Lujki są, bo zawsze były, ale to nie groźne maleństwa. Jakby z skunął zmieszać. Oczka małe to i chuja widzi. Ugryźć może ponoć, ale się jeszcze nie zdarzyło, bo ślepe prawie to i wolne. Co z ziemi wylezie, to zanim do słońca oczka przyzwyczai już motyką zabite. Ot jakby się człowiek szkodnika z podwórka pozbywał. Wczoraj Kacperek mówił, że Zagajowa pytała o córkę świętej pamięci kościelnego. Ponoć dusza jego jeszcze po cmentarzysku spaceruje widać nie może się pogodzić z przeklętym losem, jaki padł na niego przez tę wieś cholerną. Żeby parę dni dłużej pożył, może by Zagajowa coś wymyśliła. Z drugiej strony może by nie przyjechała wtedy. W każdym razie Kacperek numer znalazł do niej i będą dzwonić wieczorem. Daj Bóg coś dobrego dla duszy jego wymyślą. Dobry to chłop był, brak we wsi teraz czuć straszne. Idą żniwa, powoli idą, ale dobrze. Zagajowa rację miała z tymi truchłami, co żeśmy na polach pozostawiali. Wielkie wszystko rośnie, zadowoleni wszyscy chodzą, chociaż każdy wie, że przyjdzie nam w tym roku ponownie oddać część plonów. Na mosiąc iść będzie trzeba. Rozpalić ognisko przyjdzie, wrzucać do ognia część plonów i w ciszy odchodzić. Jak kto szacunku nie okaże, to tylko modlić się, żeby szybką śmierć miał. Z szamanką i czarownicą naszą, zagajową, już wszyscy żeśmy rozmawiali. Powiedziała, że chociaż całą masę potworną wypędziła z bajalą starym włącznie, to takiej mocy, żeby bóstwa jakieś pradawne przegnać, to ona nie ma. Dziwna to sprawa jest z mosiądzem, bo nawet na żywe nie wygląda. Kamień zwykły, trochę może czerwony, skoro jednak zagajowa swoją słabość pokazuje względem niego, nikt inny tradycji nie przerwie. Odkąd przybyła do wioski, względny spokój panuje, a nawet niektóre cholerstwa na dobre się dało załatwić. Po co więc sobie biedy szukać, żeby z mrocznymi jakimiś bytami potężnymi wojować? Zaniesiemy plony, jak zawsze, w ciszę. Potem każdy do domu się rozejdzie i rok spokoju znów. Ja rozumiem, że u nas przeklęte wszystko że mamy cholerstwa we wsi i nic nam łatwo nie przychodzi, ale teraz to już naprawdę nie jest dobrze. Pan Romek, najmilszy staruszek, jaki u nas we wsi mieszka, a swoją drogą zapalony miłośnik wędkowania oraz polowań wyłowił rybę jakąś dziwaczną. Sam się bał do domu to ciągnąć, to do nas przyleciał. My z chłopakami z garażu wruszyliśmy z nim pod jezioro. Zobaczywszy jednak rybkę, sami się strachu najedliśmy i poszliśmy po szamankę naszą wiejską. Zagajowa wysłuchała naszej historii, zdzieliła nas połbach, że dupa jesteśmy, a nie chłopy, i kazała Wiktorowi iść po rybę, co ją pan Romek w przypływie męstwa zdążył związać na żyłce do drzewa. Wiktor wrócił po kilkunastu minutach przerażony i również oberwał od swojej ukochanej. Stwierdziła, że sama musi jak zwykle wszystko robić, że prawdziwi mężczyźni już wymarli, i jeszcze rzuciła, że wstydzić się powinniśmy, że nas ryba przeraża. Osobiście bardzo mnie ta zniewaga dotknęła, skoro jako jeden z wielu chłopaków ze wsi ze wszelkim cholerstwem się mocowałem już. Jednak z tym stworzeniem coś dziwnego było, i sam nie wiem, co właściwie takie przerażenie wywołało. Czekaliśmy wszyscy, aż szamanka wróci ze zdobyczą. Ktoś wyjął śliwowicy, ktoś inne kiełbasy i tak sobie umilaliśmy to czekanie. Zagajowa wróciła w bojowym nastawieniu. Kazała wszystkim chłopakom do domu uciekać i żony zawołać. Zdziwiło nas to wszystkich, ale zrobiliśmy jak mówiła. Zaprosiłem wszystkich do siebie, bo co będziemy tak sami siedzieć i nic nie robić? Kobiety ze wsi się zebrały, wszystkie pod sklepem, i wraz z Zagajową ruszyły nad jezioro. Czekaliśmy tak dobre pół godziny, aż z nudów zacząłem polewać nowej miodówki, co mi brat przywiózł kilka tygodni temu. Potem nalałem whisky, później wódki, potem to już jak leciało. Tak się nam wszystkim miło zrobiło, że kompletnie nie spodziewaliśmy się huraganu, jaki przyniosły ze sobą nasze kobiety. Każdy dostał połubie od swojej żony. Niektórzy dostali nawet od nie swojej. Jak już pozabierały nam butelki i wygoniły nas na dwór, zaczęliśmy się interesować, co się w końcu tam działo nad jeziorem. Szamanka, jak już ochłonęła z szału bojowego, powiedziała, że zwraca nam honor, bo szans się nie bać nie mieliśmy żadnych. Okazało się, że pan Romek złowił bagienną syrenę. Nie mieliśmy pojęcia co to dokładnie znaczy, ale syreny to jako tak kojarzyliśmy. Wyjaśniono nam, że takie dziadostwo to leśna i paskudna odmiana syren, co to z legend są znane. Tyle, że bagienna syrena nie dosyć, że brzydka i poza twarzą jakby ludzką, wygląd ma rybi całkiem. To jeszcze mężczyzn odstrasza zamiast przyciągać. Zabroniła nam jednak Zagajowa ignorować niebezpieczeństwa, bo ponoć jak z czystej ciekawości nawet ktoś się przełamie i zostanie z taką na dłużej, to też jak kamień w wodę przepadnie. Dlatego właśnie kobiety wszystkie ruszyły na ratunek, bo szamanka twierdzi, że one stadami zawsze się pojawiają. Kazano nam rozpalić ogniska i zaraz potem zaczęliśmy smażyć zdobyczne syreny, co to nasze kobiety za sobą przyniosły. W smaku to trochę jak pstrąg, tylko wybałuszone oczy paskudne, Trzeba było głowy przed smarzeniem odcinać, bo nikt by tego cholerstwa nie ruszył. Przyjechała dzisiaj autobusem z rana jakaś dziennikarka, chyba czy inny ktoś taki, pytała ludzi o dziwne zdarzenia jakieś, że artykuł robi, że gdzieś słyszała o naszej wiosce przeklętej. Prawiła, że wcale w takiej bójdy nie wierzy, pokazać chce ludzi zacofanych i zabobonnych w magazynie psychologicznym. Ludzie raczej nic nie mówili, jak już mówili to zdawkowo tylko. Żona moja kochana z zakupów właśnie wracała, kiedy ją babsko dopadło. Zaczęła gradem pytań sypać, gdzie najbardziej straszy i co widziała, co słyszała. Moja żona kochana powiedziała, że najgorzej jest pójść za las, za czarnokrzew, aż do końca polany. Tam stoi sosna pokraka, co każdego przekonie, jak na ziemię wokół niej wejdzie. To zaśmiała się na to dziewczyna i ruszyła we wskazanym kierunku. Żona moja kochana jeszcze ją przestrzegała, że błąd popełnia wielki. Na co dziennikarka zaśmiała się jeszcze raz, po czym wesoło pomaszerowała na pewną zgubę. Cóż, niektórzy są tak przekonani o swojej nieomylności, że najgorszą cenę za to przyjdzie im zapłacić.